Witam Was, kochani, w sobotę rano. Na śniadanko macie białą kicię i pełen talerz karmy. Kiciusia się odżywia, kiciusia jest kotna. Oj. A my idziemy z bajką na spacerek. Nasza bajeczka jest tam. Chodzi na razie po trawniku. Chodź, bajka, idziemy. Idziemy na spacerek. Późno żeśmy wyszli, bo o godzinie 9. Trochę pospałam sobie dzisiaj. Ojej. Ale idziemy. Chodź, bajeczka. Bajka. Niebo mamy. Miało padać wczoraj. W dzień, w nocy, w dzień troszeczkę jak ksiądz Kropidłem, w nocy w ogóle. Całe popołudnie i całą noc wiało. Wiał taki silny wiatr, ale nawet kropla deszczu nie spadła. Rano wstałam, susza normalnie. Ten wiatr jeszcze bardziej wysuszył to ziemię. Rośliny płaczą. Krzaki, drzewa płaczą. Pić. Bajka! No bajka trawę je, no wiecie co. Bajeczka, chodź później się najesz, chodź. Miałam wam w tygodniu nagrać, coś obiecałam, ale niestety nie dało się, ponieważ praktycznie co drugi dzień jeździłam albo na badania, albo do lekarza. I muszę wam powiedzieć, że tak mnie zdenerwowali, że północy. Nie tak mam problemy ze snem. Nie spałam po wizycie u... To trudno nazwać lekarzem. Nie polecam. Jakaś doktor Pelewicz. Nie polecam. Nie polecam absolutnie. Młody konował. Prywatnie byłam, pomimo tego, że straciłam. Po prostu straciłam 400 zł i zostałam bez leków. Usłyszałam odpowiedź, że muszę zrobić świeże badania, bo ostatnie badania były robione 2 miesiące temu, a hormony mogły się zmienić. Przecież hormony się nie zmieniają, jak się nic nie bierze przez 2 miesiące. Wiecie, nawet jak mówię, to się męczę. Opadłam z sił całkowicie i powiedziała, że muszę zapłacić drugi raz za wizytę, żeby mi przepisała leki. To się po prostu nie mieści w głowie. Nie powiem już gdzie indziej. Ale jestem... To postawiła mi diagnozę, o której ja dobrze wiedziałam, bo to diagnozę to mi już postawił inny lekarz, tylko nie endokrynolog. Także nic nowego nie usłyszałam. Zdenerwowałam się. Nawet mnie nie dotknęła. Wiecie? Na prywatnej wizycie, to po prostu, ja to mówię, że to, kiedyś to tak myślałam, że młody lekarz to niezmanierowany, ma ambicje i w ogóle jest taki, przynajmniej stara się być oddany dla pacjenta. A tu się okazuje, że są, młodzi są bardziej zepsuci jak starzy. Także, kochani, nie wszystko się układa po mojej myśli, nie wszystko się układa dobrze, no ale jakoś trzeba sobie radzić. No i nie bądź człowieku lekarzem dla samego siebie. No. Nie lecz się, mówię, nie leczyć się samemu, chodzić do lekarzy. No nie wszystkie leki można sobie samemu zaaplikować, nawet jak się wie, co potrzeba. Bo są leki wydawane tylko na receptę. Ale... po prostu tragedia. No. Także kochani, no już to tak musiałam wam o tym powiedzieć, musiałam to z siebie wyrzucić i wydać opinię tej doktor, bo nie polecam z całego serca, młody konował. Takie jest moje określenie dla tego typu lekarzy albo pseudolekarzy. Dorobkiewiczów. Kochani, jesteśmy z bajeczką, a bajki nie ma, wiecie?
Bajka! O matko, została na podwórku, wsuwa trawę, a ja już jestem w połowie drogi. O kurczę. Bajka! Bajeczka! No i będę musiała dwa razy. Najpierw wyszłam sama ze sobą na spacer, a teraz będę musiała się wrócić po nią. Bo nie wiem, czy przyjdzie. O, idzie. Bajka! Chodź tu! Oż to jest pies Huckleberry normalnie. Bajka! No teraz poszła wąchać. To jest koza. Chodź, koza! Oj. Także tyle. Tyle ze strony usprawiedliwienia, dlaczego nie było w tygodniu vloga żadnego, ale być może w weekend będą dwa. Dzisiaj jeden i może coś jutro rano też nagramy. Kochani, może jakiś vlog kulinarny zobaczę, jak się wyrobię, bo mam w domu ogrom sprzątania przez to, że właśnie nie mogłam się zająć domem, bo taki mamo i sobo, na wszystko nie starczy czasu. Kochani, widzieliście moją białą koteczkę, znaczy moją, no nie moją, no ale pseudo moją, w cudzysłowie. Jest kotna, dokarmiam ją czym tylko mogę. Dzisiaj na śniadanie dostała pół puszki bajki jedzenia, a bajka je ostatnio. To znaczy, nadal je te serduszka, ja je kupuję, ale podpasowała jej taka karma Rafi. I no tak raz w tygodniu mogę jej dać puszkę, nie całą puszkę zje, zje tak 2/3 puszki i wystarczy jej, ona jest i tak grubasek. Jak nie chce więcej, je dosyta tyle, ile chce. Resztę, co zostaje, oddaję koteczce. Koteczka też bardzo lubi, bo to są mięsne bardzo puszki, smaczne. Także też na pewno jej pójdą na zdrowie. Podkradam Feliksa, Melusi, tego, tych saszetek, które ona nie lubi, a nie lubi wołowiny. A wołowina jest przecież zdrowa, dobra, no ale ona nie lubi, więc... O, jakie ładne kwiatki. Powój chyba, wiecie? Ojej. Powój. Tylko, że znowu mi słońce świeci w ekran. O. I ja widzę swoją gębę. Zamiast to, co nagrywam. A my idziemy na naszą miejscóweczkę. Tam też zakwit powój. Na tym. Na chodniku. Chodź, bajka, chodź. Chodź, bajeczka, przechodzimy. Bajunia, chodź, nic nie jedzie, przechodzimy. O, zobaczcie, widzicie, jak ona jest mądra. Jak i powiem, że przechodzimy, nic nie jedzie, to przejdzie. Ale czasem jest tak uparta, że jedzie samochód, a ona specjalnie wyjdzie na środek i stoi, aż samochód dojedzie i musi się zatrzymać, musi ją ominąć, dopiero ona zejdzie. Ja nie wiem, co ten pies ma. Jakiś taki... Do tej pory kwitły tu... stokrotki, a teraz zobaczcie, powój zakwit, aż biało. No, trawa już ma kłosy, będzie się rozsiewać od nowa. No niewykoszone tu jest, przydałoby się, żeby wykosili. Także ptaszki pięknie śpiewają. Chociaż powiem wam, że najpiękniej ptaki to w tym miejscu śpiewają wieczorem. Jak wychodzę z bajki. Bajeczka! Wstawaj! Na spacer wyszłaś. W domu się leży. Chodź, bajka. Ach, ta bajka. Mówię wam. No w ogóle coś pachnie, jakieś kwiaty. Nie wiem. Tak jak wiatr zawieje, to jakieś zapachy takie kwiatów przynosi.
Nie wiem, co tak ładnie pachnie. Co tu może tak kwitnąć? Nic nie widzę. To co, Bajunie, idziemy już do domu? Już? A gdzie żeś chodziła? Cały ten pyszczek masz w trawie, w paprochach. Jakiś, poczekaj, to cię... No jest pięknie, zapowiada się piękny dzień. Szkoda, że nie popadało. Naprawdę szkoda, bo te rośliny aż się proszą o ten deszcz. Także kochani, my wracamy już z Bajeczką do domku. Bajeczka dostanie swoje przysmaki po spacerkach. Zawsze coś dostaje. Rano i po południowym spacerku. Po każdym praktycznie, bo jak ja jestem w domu, to rano jej daję takiego gryzaka, rodeo, a po południu dostaję pasek suszonej kaczuszki, a po wieczornym spacerku dostaję witaminy, takie drożdże z witaminami. To ja na to mówię dla niej, że to są jej cukierki. To ona lubi, bo to takie nieduże te tableteczki, to trzy jej daję. Kochani, będę już kończyć. Ciężko mi iść i mówić. A wracamy już do domku. No to na razie.